No dobra, Sławek, powiedz, co tutaj poszło tym razem nie tak naszej parze senior i junior. Wygląda całkiem nieźle, tak? Mamy wcięcia i co można chcieć od tego kodu. Natomiast jeżeli spojrzymy sobie na ten kod, wyobrażając sobie, że to jest trochę większy system, ten przysłowiowy 8000, no to pojawia się mocna złożoność, która robi nam przeładowanie kognitywne. Czyli zarówno mam pewne drzewko decyzyjne, no bo zobaczmy, my tutaj de facto programujemy proceduralnie wciąż. Ja nie mówię, że to jest coś złego. Będziemy też uczyć Was później, kiedy styl proceduralny jest OK. Mamy tą procedurę, ona ma wiele zagęzień w swoim drzewie decyzyjnym i teraz, nie wiem czy wiecie, były takie badania w latach 70. nad pojemnością pamięci roboczej w mózgu człowieka i wtedy stwierdzono, do tej pory uczą tego słabi coachowie gdzieś tam, że człowiek ma 7 plus minus 2 takie sloty w pamięci roboczej. Niektórzy 5, inni mają 9 takich uchwytów w pamięci roboczej, gdzie może sobie przechowywać jakieś koncepcje. Te badania okazało się były błędnie wykonane, ludzie mają 4 takie sloty w pamięci, a tak naprawdę jedną rzecz możesz dobrze pamiętać, a pozostałe 3 jak tam dodasz, to pamięć się zaciera. No i teraz ja muszę pamiętać, jestem gdzieś na jakimś głębokim ifie, w jakim kontekście ja w ogóle jestem, plus do tego miksują mi się bardzo mocno pojęcia techniczne z tych warstw niższych, z tych dostawców jakichś informacji z warstwy technicznej od silnika na przykład, jakieś dziwne kody, jakieś przełączniki takie. I powiem Wam, jak czasem widzę taki kod, to jestem na parodniowej misji ratunkowej, budzę się w hotelu, otwieram oczy, patrzę, czy to w ścianę, czy w sufit, zależnie jak moja głowa się ułożyła. I pierwsza myśl, jaką masz, Kuba, w głowie, jaka jest? Ustaliliśmy, że w tym programie, kursie nie będziemy przeklinać, więc zaobfuskuję ją trochę. Pierwsza myśl jest taka, motyla noga, chciałbym być w innym miejscu, albo chciałbym, żeby to było troszkę prostsze, albo chciałbym, aby ktoś poświęcił więcej czasu na przekazanie intencji, która za tym kodem stoi. Tutaj warto też zwrócić uwagę na słowo kod. Ono nie jest przypadkowe chyba w tym miejscu, prawda? Tak, ja osobiście nie lubię tego słowa, bo dla mnie kod znaczy, że to jest zakodowane. Czyli czytając go musisz to odkodować, ponieść pewien wysiłek umysłowy, przepalić neuroprzekaźniki. To cię kosztuje, jesteś przez to zmęczony i nie możesz innych rzeczy robić tego dnia, jak już się przepalisz. One się odnawiają przez wiele godzin. I nie kodujmy. Ja kiedyś miałem taką prezentację. Pisz prozę, nie koduj. Taki tytuł. Ta intencja nie wyłania się łatwo z tego kodu. Gdyby, tak jak mówię, gdyby był realistyczny przykład coś większego, to ja współczuję. To jest po prostu smutne. Nie wiem jak ty, Kuba, mnie po prostu z czasem boli głowa. Ja mam takie obrzydzenie, gdy coś takiego muszę przetwarzać. Tak, ja mam tak samo. Jeszcze tutaj warto zwrócić uwagę na to, że teraz ja, czy ty, czy Staszek, czy też nasz Kuba Junior, czy słuchacz teraz, który to ogląda, jesteśmy w kontekście. Czyli wiem, jak ten kod powstawał, bo to było kilka odcinków temu, więc mamy ciągle w głowie, w pamięci roboczej ten cały kontekst, skąd to powstawało i gdzie jest jaki if, jaki jest blok, czemu służy. A teraz wyobraźmy sobie, postawmy się w butach osoby, która wchodzi do projektu. No i otwiera taką klasę. I mniej więcej wie, że to jest o skrzyni biegów. I tylko tyle wie. Jakby co ten biedny człowiek ma tutaj zrozumieć, cytując klasyka, jeżeli my nic prawie już z tego nie rozumiemy, tak? Jakby co on tutaj ma zrobić? I teraz pierwsze kroki, nawiązując do tych twoich ciekawych dygresji o tym, ile osoba ma uchwytów w głowie. Pierwszym krokiem wydaje mi się, że nawet w takim kodzie ciągle proceduralnym byłoby stworzenie jakichś, no krótko mówiąc, mniejszych podprocedur, tak? Czyli jeżeli mamy echo, to zgodzisz się, że chyba jak zrobię tak, wyciągnę metodę, to będzie łatwiej, tak? Nazwijmy ją handle echo, na ten moment, tak? I zobacz, co nam mówi tutaj nasze mądre IDE. Ono nam mówi, że wiesz co, Kuba? W trybie komfort, w trybie sport masz bardzo podobny kod, tylko różni się to tam dwoma indeksami w tablicy, który bierzesz. I to jest to, o czym mówił trochę junior, tak? On nam zaproponował klasę utils, żeby sobie wyciągnąć, mieć jakąś tam pomoc na boku, żeby zmniejszyć sobie klasy i wydawać by się mogło, że to jest w porządku, nie? Ale nasz senior, Staszek, mądry senior, już widać, że doświadczony i z niejednego kodu, jak to się mówi, z niejednego pieca zęby zjadł, czy jakoś tak? Bo chyba pomieszałem dwa przysłowie, ale wiadomo, o co chodzi.
On miał tutaj rację, no bo zobacz, teraz wyciągnę to i dodam jakieś śmieszne parametry, których faktycznie nikt nie będzie rozumiał, one nie przekazują mi intencji. Zaraz dojdzie tam jakiś trzeci parametr, bulin, bo w komforcie będziemy robić troszkę inaczej coś, nie? A w sporcie znowu inaczej, więc dojdzie czwarty bulin i wcale z tej metody handle nie będę miał ładnej, ładnej podprocedury opakowania w jakąś intencję, tylko będę miał jeszcze większą komplikację. Czyli warto poczekać z tą taką chęcią, mocną intencją do szukania abstrakcji, no bo abstrakcji się nie szuka, tak? Abstrakcji się zauważa po jakimś czasie, że one faktycznie istnieją w rzeczywistości i próbujemy je wyłonić na pierwszy plan, a nie tworzymy ich na siłę, bo tworzenie ich na siłę skończy się właśnie tak jak teraz. Jasne, oczywiście, fajnie byłoby na przykład sobie wyciągnąć metodę, która nam mówi, jaka jest koncepcja stojąca za tą instrukcją warunkową tutaj w 43 linii. Gdybym to nazwał, co to jest? Not max drive, czy jakoś tak, max drive exceeded, czy not exceeded, coś w tym stylu, to mi pokazuje intencje i oddziela mnie od technikali i to by było w porządku, tak? I to bym mógł sobie powiedzmy nawet trzy razy reużyć, nie ma takiego słowa chyba, ale użyć w trzech miejscach, w trzech trybach i byłoby fajnie, byłoby dużo łatwiej. Pokazuje już intencje, oddzielam się od tego języka technicznego, o którym ty mówiłeś. A czy wprowadziłbyś tutaj zamiast na przykład current gear albo zamiast tego current RPM, takie klasy opakowujące, czyli na przykład klasa RPM. Jak najbardziej, dlatego że to jest zawsze dobra praktyka i też wydaje mi się, że to się pojawi dalej, tego typu podejście. Także to jest to miejsce, o którym możecie myśleć jako dobry kandydat na reużycie pewnej logiki. Tu już uprzedzimy nazwę, to jest technika Value Objective. Natomiast ja wrócę jeszcze do tematu tego wyciągania tych utilsów, jakby przednawias, tych wspólnych podprocedur. Jest piękna prezentacja u Diego Dahana, to jest taki guru w dotnecie, który mówi, że kiedyś był praktykantem, kazali mi napisać jakąś procedurę i zauważył w innej procedurze podobny kod, więc sobie wyciągnął podprocedurę. Na co jego mentor, senior go po prostu opierdzielił, pytając, co ty w ogóle rozumiesz, człowieku, z tego problemu, że śmiesz już zauważać w nim jakieś wspólne części. Ja często widzę takiego utilsa, który zaczął się niewinnie, tak, bo jakś miał wspólny kodzik w sobie, ale z czasem miał, tak jak mówiłeś, Kuba, te metody bulowskie, bul, jakieś przełączniki, które mówią, nie, tym razem jednak nie róbmy tej wspólnej logiki. Inna forma takiego utilsa to jest klasa bazowa. Mamy jakąś nadklasę abstrakcyjną, po której dziedziczymy sobie, żeby jakby wyciągnąć przed nawias wspólną logikę, co jest w ogóle niezgodne z zasadą Barbary Liskow. Dziedziczenie nie służy do wyciągania przed nawias wspólnej logiki, tak? Co mówi paradygmat obiektowy? Dziedziczenie jest techniką, która ma wspierać polimorfizm. A czym jest polimorfizm? Zmienne zachowania. Tu nie ma żadnej mowy o wspólne zachowania. Będziemy sobie próbowali wyciągać albo znajdować sobie wspólny interfejs do nich, ale tu nie ma żadnej mowy o wspólnych polach na przykład. Sam widziałem takie systemy, gdzie mieliśmy ekran i kilka ekranów były do siebie bardzo podobnych. Jeden miał jakiś guzik, drugi go nie miał. Jeden miał kontrolkę jakąś, drugiej nie miał. 95% kontrolek była wspólna, więc ktoś sobie wyciągnął nadklasę. Ale zobaczcie, jeżeli biznes wymyślił 2-3 ekrany, one na razie wyglądają bardzo podobnie, no to dlaczego wymyślili 2-3 ekrany? Bo to będą 2-3 osobne przypadki biznesowe, one z czasem się totalnie rozjadą i w naszej nadklasie abstrakcyjnej pojawi się albo ifologia, albo sprawdzanie konkretnego typu w runtime, operator instance of, czy w dotnecie type of, który sprawdza, jaki konkretny typ w runtime jest, żeby zdecydować, więc ta abstrakcja wcale nie działa. Więc tutaj Staszek miał dobrą intuicję, ale nie potrafił jej wyrazić, nie potrafił tego uargumentować, po prostu miał w swojej pamięci złe emocje, że tak się nie robi, więc przywołał jakąś taką mitologię firmową. Ja bym tutaj nawiązał do tego, skąd to się właściwie bierze. My mamy jako juniorzy, ale nie tylko, bo to się nie zatrzymuje na juniorskich takich pomysłach, bardzo dużą chęć do wyciągania wspólnych rzeczy do właśnie mniejszych klocków. To ogólnie być może jest dobra zasada, ale nie zawsze w danym kontekście. I to jest wzięte z tego, że byliśmy gdzieś nauczeni na konferencjach, czy na szkoleniach, czy w różnych książkach takiej metody Don't Repeat Yourself, DRY. I ona jest co do zasady bardzo fajnym, bardzo dobrym pomysłem. Aczkolwiek ona nie mówi o duplikacji kodu, tylko mówi o duplikacji logiki biznesowej. Czyli ja mam dwa miejsca, w których robię te same rzeczy, to jest don't repeat yourself złamane. A kiedy mam dwa miejsca, w których akurat instrukcje wyglądają podobnie i jeszcze nie wiem, czy to jest duplikacja logiki biznesowej, no to nie mogę powiedzieć, czy złamałem albo złamałam już zasadę don't repeat yourself, więc warto o tym powiedzieć. Ale ty masz, Sławek, taki fajny przykład na temat tego, kiedy duplikacja kodu, takim po prostu chamskim,
kopiuj i wklej, może zadziałać. Może się podzielisz. Tak, bo w ogóle kiedy duplikacja nas boli? Boli nas wtedy, gdy zmieniamy ten kod, tak? Czyli skopiowaliśmy go na przykład w trzy miejsca i następnie te trzy miejsca zaczynamy sobie zmieniać. I zapomnieliśmy, że jest jeszcze czwarte i piąte miejsce, tam nie dokonaliśmy tej wspólnej zmiany, no i mamy błąd jakiś. Natomiast są takie dziedziny biznesowe, gdzie samo prawo mówi ci, że na przykład obsługa nieruchomości w jakimś przedziale dat była na pewnych warunkach, prawo wyglądało w jakiś sposób, w jakiś sposób naliczaliśmy na przykład opłatę, podatek za grunty, od jakiejś daty sposób naliczania się zmienił. No i na przykład bardzo dobrym wzorcem wtedy będzie wzięcie tego starego kodu, znaczy tego z poprzedniego, ze starego przedziału dat, skopiowanie go w nowy przedział dat i zmiana w nim paru warunków. Dlaczego? Dlatego, że gdybyśmy próbowali uogólnić te dwa kawałki kodu w jeden kod, no to w tym wspólnym kodzie musicie dodać pewne ify, które wybierają ci przedział czasowy. Jest szansa, że zrobisz błąd. I nagle się okaże, że jak wywołasz obliczenie tego podatku za grunty dla poprzedniego przedziału daty, da ci inny wynik niż ludzie, którzy mają go już wydrukowany gdzieś tam od notariusza przybitą pieczątkę. Więc nagle system nie działa tak, jak działał kiedyś. Więc dużo lepiej jest wziąć ten kod, skopiować go sobie w na przykład nową strategię, która działa w innym przedziale czasu. Dlaczego to jest dobre? Bo nie będziesz nigdy zmieniać tego starego kodu, gdyż prawo ci nie pozwala nawet zmienić tych ifów, bo one wtedy tak działały i tak mają działać. I nawet jeżeli był błąd w tym starym kodzie, on źle coś liczył, to dobrze, bo takie są wydruki gdzieś tam, takie są pieczątki od notariusza przybite i ten kod ma dalej źle obliczać podatki, bo do tego służą osobne dokumenty, które w jakiś sposób kompensują te błędy, ale nie mam prawa zmienić kodu, który kiedyś działał i naliczał coś dla ludzi. Więc to jest dobry pattern, żeby go wtedy skopiować i sobie żyje on swoim życiem i rozwija się z innych powodów. Więc to jest zupełnie niezwiązane z naszym konkretnym przykładem. Ja mówię o tym tylko po to, żeby wam troszkę poszerzyć kontekst tego, czym może być duplikacja kodu, kiedy ona nie jest duplikacją. Dobra, czyli co? Podsumowując, na ten moment, jeżeli już wybraliśmy taką dużą procedurę jako sposób rozwiązania naszego problemu, podzielmy ją na mniejsze procedury, ale nie szukajmy na siły duplikacji. Czyli na ten moment na przykład wydzielmy sobie mniejsze metody, które nam mówią intencje danych ifów, mówią nam co robią, a nie jak robią, ale na ten moment jest chyba za szybko, żeby szukać duplikacji. To byłby taki wniosek z tego pierwszego naszego parowania się juniora z seniorem. Ja bym dodał jeszcze na zakończenie taką myśl jedną, bo my tutaj na początku trochę wybrzydzaliśmy, jaki ten kod jest straszny i brzydki i możemy brzmieć troszkę jak takie rozpieszczone pieski małe, które nie będą dotykać byle czego, ale powiem wam, to mocno zależy od organizacji, w jakiej pracujesz. Są duże organizacje, które dbają o tak zwane bezpieczeństwo psychiczne swoich pracowników, tak, bo jeżeli ktoś żyje w stresie takim, że jeżeli zmienię kod, on się zepsuje i będzie moja wina, tak, to taki człowiek nie będzie kreatywny. Są firmy, gdzie dba się o kreatywność, są takie, gdzie się nie dba. Więc to bardzo zależy od kontekstu, w jakim pracujemy. Więc tego typu zjawiska na poziomie kodu na przykład zwiększają rotację pracowników i często na przykład działy HR zupełnie nie rozumieją. Pytają się, panie Sławku, programiści mówią, że jest bałagan w projekcie, przecież jest sprzątany co wieczór. Bo zupełnie nie rozumieją, czym jest ten bałagan, nie rozumieją tego, tej emocji, niskopoziomowej emocji w ciele, która się pojawia, gdy obcujesz długo z czymś, czego nie rozumiesz, boisz się tak naprawdę tego dotykać, bo nie wiesz, co zepsujesz. Także to takie zupełnie, zupełnie inne spojrzenie na ten problem. Dobra. To lecimy dalej. Tak jest. Do usłyszenia. Do usłyszenia.